A imate ovdje kruška. Lokalna. Kleka. To je kleka? Pa rakija kleka. Zovu, vidio. To možda ti izduzeli, ne? Ti si tam... No, pa znaš, mi na gurku se spali. Je sobota 3 sierpnia. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj z myślą, żeby chodzić na górę. Ale pogoda pokrzyżowała trochę plany. Powiedzmy, że 9 powinniśmy być na szczycie. To prawda. Pogoda na szczycie, nie tutaj, bo tu jest pięknie. Ale jednak serio wzięli zawody. Czasza, nie masz szans już. Nie ma co się śpieszyć. Zwiedzamy Dolinę Herojów. Jest 4:35, 4 sierpnia. Wstaliśmy pół godziny temu. Jest piękna, spokojna, ciepła noc. W przeciwieństwie do wczoraj, do wczorajszego poranka w zasadzie. Elektryczny Łukasz. Jak się czujemy przed wyjściem? Piąta 50. Przyjechaliśmy właśnie na parking tutaj pod szczytem. Szósta godzina. Wyruszamy trochę podejścia tutaj tym laskiem i później w górę. Ale tu jest naprawdę bardzo ładnie. Idziemy sobie powoli. No i cały kilometr zrobiony. 70 prawie przewyższenie. Szczyt już niedaleko. Tu się delikatne wspinanie zaczyna. Na ściana. Idziemy godzinę z hakiem. Oliwia. Jak jest? Twarda. Jak tam czacza? Zielone. Rzeku, nie ma takiej opcji, że ty mnie namówisz, że ja będę tutaj schodził. Nie ma takich szans. Ja cię zniosę na barana. Jest za stromo, za ślisko. No ja co? Mam tylko 2 kolana. You'll always be my hero, even though you've lost your mind. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright. Because I love the way you lie. I love the way you lie.
Jak tam? Dobrze. Godzina 35. Czeczens. A tu mamy szczycik. Za 10 minut będziemy na szczycie. Jak tam? Zielone? Kurwa, zielone! W miejscach przyrody dochodzimy na szczyt. Pięknie. Doku. Ostatnie podejście. Godzina 45, musimy godzina 45, proszę Państwa. Wszyscy na szczycie. Najwyższy szczyt Bośni i Hercegowiny. 5, 2, 3, 8, 6 chyba. Jesteśmy na szczycie. Wejdźcie sami na razie. Proszę się nie zgodzić, chcę się troszkę na szczycie. Sami. Czeczo się delikatnie też pożywia. I za chwilkę pędzimy na dół. Nie, nie, nie. I schodzimy. Mają co robić w niedzielę, kościoła. Schodzimy, jest 8 po 9. Jest po prostu... Wychodzimy z lasu, proszę Państwa. Ostatnia prosta przed nami. Bardzo nie takie złe, to prawda. Spodziewaliśmy się czegoś innego, ale czacza już pędzi, proszę bardzo. To jest po prostu. To jest dzik. Podkarpacki. Tam zostały ostatnie metry do zrobienia. I wiele wskazuje na to, że zrobimy wejście, zejście poniżej 4 godzin. Poprawić? Tak, tak. Brzuch ściągnięty. Nie, klata do przodu, start. Zielony! Nie, bez kitu. Ja jestem pod wrażeniem tego. Że... Jakby... Ciekawiej na pewno niż na tej kulacie. I tak ty z to zejście też nie było jakieś takie tragiczne, bym powiedział. No, w porządku. Krok po kroczku i dało się zejść. Kościuś! Wróćmy do góry i na dół.
Ale fajna górka, przyjemna. Ja bym powiedział, że nawet fajnie jest zejść też tędy. Idziemy pod prąd po prostu, piszemy własną historię, a nie, nie chodźcie dookoła. A wy już schodzicie? To od której by też iść? My idziemy z Wojtkiem. Idziemy za dobry zegarek. To jest było krótkie, przyjemne, bardziej skomplikowane niż na kolacie tutaj. Ta ferata, która tak naprawdę nie jest feratą, jest kilka lin wbitych, metalowych i one pomagają bez wątpienia, ale ciężko byłoby to nazwać feratą. 3 godziny 50 minut jesteśmy na parkingu przy samochodzie. Więc... Da radę to bez rękawiczek. Tak jest. Tak jest. Chociaż kask... Kask jakby było więcej ludzi, jak pójdzie co położyć, to by się przydał. Kask mógłby się przydać. Wstępie już sobie kamienie jeden. To prawda. No dobra. Zawaliłam na samym, co pobolało. 3,50 wejście. Gratia. Tak, ten kolano, ja to wstępam. Ja nie wiem, ja też to właśnie w szoku, nie? Wejdziemy do czas na górę. Nie czuję takiego bólu, chyba że pytałem, gdzie powiem. Po prostu zrobił robotę. Lecznicy, działanie pleki. Brawo ludzie. Będzie, no, teraz będziemy miał tak wyrysować tą drogę.